Myślę, że teraz doskonale widzicie, jak podrażnioną mam buzię po retinolu. Jak ją umyję żelem i nałożę krem, to widać to najbardziej. Wtedy ona jest naprawdę wkurzona na mnie. I nałożę sobie ten krem. Słuchajcie, bez tego kremu naprawdę bym chyba teraz umarła. Takie kremy nawilżające, których używam na co dzień, one nie dają rady. I z racji, że dzisiaj śpię sama, bez Matiego, to stwierdziłam, że pokażę wam, co zazwyczaj robię przed snem. Chodzi o jakieś takie moje rytuały, powiedzmy sobie. Bardzo często oleju włosy na całą noc. Raczej rzadko kiedy zdarza mi się, aby olejować włosy w dzień. No chyba, że wiem, że mam dużo czasu i mogę sobie wstać rano, olejować włosy i posiedzieć parę godzin z tym olejem na głowie. I dzisiaj do olejowanka wybrałam mój olej z pestek Morelli z Maxmo. Nowa szata graficzna. Uwielbiam. Nowy egzemplarz. Ja, słuchajcie, mam pełno otwartych butelek w starych etykietach, ale specjalnie wzięłam sobie z firmy już te z nowymi, żeby wam pokazywać takie zaktualizowane. No i olej z pestek Morelli jest bezbarwny. Myślę, że jak będę olejować włosy, to będę wam właśnie mówić, który olej jest bezbarwny, bo często o to pytacie. Oczywiście na stronie macie wszystko opisane. Możecie sobie filtrować oleje, klikając właśnie w te jakby filtry i tam możecie wybrać na przykład oleje bezbarwne albo do danej porowatości, więc to wszystko jest na Maxmo. Więc wieczorami właśnie sobie zwykle olejuję. Oczywiście po kąpieli robię pielęgnację twarzy. No i tak jak dzisiaj mam bardzo podrażnioną skórę, więc mega prosta ta pielęgnacja, czyli myję buzię, nakładam krem nawilżający z ceramidami, żeby pomóc tej barierze hydrolipidowej. Na to wlatuje jeszcze ten krem. Jeszcze jestem zaczerwieniona, ale te zaczerwienienia się uspokoją i ja aktualnie nie czuję już uczucia palenia twarzy. Bez tego kremu już chodziłam właśnie z taką skórą palącą. No cóż, widziałam, że dokładając jeszcze wczoraj ten retinol na twarz, to już przesadzę, ale nie powiem, byłam trochę ciekawa, co się wydarzy. A propos tego kremu, czy on sobie da radę. Swoją drogą, jeśli oglądacie dalej tego vloga i ogólnie lubicie moje filmy, moją twórczość, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie teraz kciuka w górę i subskrypcję. Wiem, że wchodzicie do mnie zapewne przez Instagram albo przez inną platformę, gdzie wam podrzucam po prostu link. I pewnie nie czujecie przez to takiej potrzeby, żeby zasubskrybować mój kanał, bo zawsze podrzucam te linki gdzieś tam właśnie na Instagramie. Ale zachęcam, dlatego że mi po prostu jest miło widzieć, jak te cyferki gdzieś tam idą do góry. A po drugie, zawsze istnieje ryzyko, że coś się zadzieje z tym Instagramem i zapomnicie o mnie po prostu i o tym, że nagrywam. A może nie chcecie o mnie zapomnieć, więc zachęcam w takim razie. Tutaj mam opakowanie po Grow Me Tender, a w środku mam, słuchajcie, olejek rozmarynowy rozrobiony chyba właśnie na tej wcierce. No, chyba to była ta wcierka, albo coś innego. No, w każdym razie na pewno jest tutaj olejek rozmarynowy, który bardzo mi służy na porost, też kupicie w Maxmo. I tutaj mam końcówkę w ogóle z minoxidilu do skóry głowy, który używałam przy usieniu androgenowym. Teraz go nie stosuję, bo strasznie mi swędziała po nim skóra głowy. Nie wiem jak efekt, bo bardzo szybko rozstałam się z nim. Dermatolog też stwierdziła, że skoro bardzo mnie swędzi po nim skóra głowy, to nie ma sensu. Co jak co, naprawdę ten produkt miał super do pompkę, więc ja ją sobie poprzekładałam do różnych opakowań i przekręcam ją cały czas do właśnie kolejnych, bo naprawdę jest to super, bo przykładacie i jest po prostu na głowie. Ja tak na lenia, wiecie, psikam sobie za kola i czubek głowy. To są takie moje najbardziej newralgiczne miejsca. I teraz biorę masażer. Uwielbiam. To jest mój ulubiony rodzaj masażerów do skóry głowy i sobie masuję skórę. Wiem, że chyba w Action teraz są takie. Ten akurat dostałam w jakiejś paczce PR. I żeby nie było, to nie jest tak, że ja codziennie wieczorem wszystkie te kroki zawsze robię. Zawsze olejuję skórę głowy, zawsze robię wcierkę. Nie, są dni, że mi się totalnie nie chce i robię totalne minimum, czyli zmywam makijaż i nakładam krem i do widzenia. Ale przynajmniej raz w tygodniu staram się właśnie zrobić olejowanie skóry głowy i raz, dwa razy w tygodniu robię właśnie olejowanie na długości. A z tym masażem, masażerem to różnie. I tak dosyć często się masuję, ale nie codziennie, niestety. Mówię o tym dlatego, że często pewnie macie taki zakrzywiony obraz, oglądając vlogi, czy w ogóle śledząc po prostu ludzi w internecie. Teraz jest też taki trend na be that girl. Wstaję rano, piję sok z selera, a potem idę na poranny jogging, robię jogę w parku, spotykając moją sąsiadkę, rozkładamy kocyk i robimy piknik i jemy tam śniadanie. Wiecie, jakby umówmy się, kto ma na to czas.
może influencerzy, okej, okay, ale ludzie, którzy pracują na etat, czy w ogóle po prostu pracują w sposób inny niż nagrywanie swojego życia i tak dalej, i relacjonowanie go na Instagramie, tak jak ja na przykład, to umówmy się, mało kto ma czas na coś takiego i mało kto ma czas na wszystkie, wiecie, kroki pielęgnacyjne codziennie, więc pamiętajcie o tym, no starajcie się robić jak najwięcej dla siebie, czy to właśnie jakaś wcierka, czy olejowanie, ale nie myślcie, że jak ja wam pokazuję, że dzisiaj robię i to, i to, i to, i to, to tak wygląda mój każdy dzień, bo tak nie jest. Są dni, że naprawdę mam lenia i mi się nie chce i to też jest okej. Okay. No i widzicie, takim oto sposobem trochę z wami pogadałam, trochę się pomasowałam i 5 minut masażu zrobione. I właśnie te kroki zwykle robię już jak jestem w łóżku. I co jeszcze robię ostatnio? To jest serum Long for Lashes i używam go, słuchajcie, na brwi. Zauważyłam ostatnio jakieś takie prześwity w moich brwiach. Staram się je po prostu jak najszybciej zapuścić. Być może łysienie androgenowe, być może Hashimoto. Pamiętam, że jak byłam u endokrynolog pierwszy raz, to przyglądała mi brwi i pytała właśnie, czy zauważyłam, żeby się przerzedzały. No i właśnie widzę trochę ubytków, więc wypełniam tutaj zwłaszcza. Teraz byłam na henny brwi. Aż takich nie widać, ale właśnie kiedy są już takie, wiecie, niepofarbowane całkiem, to te ubytki gdzieś tam widziałam. Biorę sobie odżywkę i sobie tutaj wypełniam. Tak, nie mam lusterka, robię to w aparacie telefonu. No dobra, jeśli chodzi o fryzurę do spania, to ja śpię zwykle w niskim koku albo w warkoczu. Jak mam naolejowane włosy, to zwykle jest to warkocz, bo jest mi trochę wygodniej, a i tak rano będę mieć włosy. A jak śpię w świeżo umytych i chcę, żeby jutro wyglądały w miarę i tak, żebym nie musiała ich myć znowu, czy cokolwiek z nimi robić, to śpię w koku, dlatego że po koku zostają mi ewentualnie jakieś lekkie fale, a po warkoczu te włosy są jakieś takie dziwne. Jakieś takie suche są wtedy i w ogóle ten skręt nie podoba mi się. I to by było tyle, jeśli chodzi o takie kroki, które robię wieczorem. Myślę, czy coś jeszcze zdarza mi się robić poza tym, co wam tutaj pokazałam i oczywiście poza tym, co robię w łazience. Ale chyba nie. No nie wiem. Masaż twarzy to rano robię, wieczorem nigdy. Odezwę się do was jutro, zaraz będę szła spać. Miałam, słuchajcie, wrócić z tenisa, odpocząć, zjeść i montować vloga, ale jakoś mi nie wyszło, zrobiłam dla was live'a za co na Instagramie. A potem zaczęłam przeglądać YouTube'a. Ja z YouTube'em mam tak, że są miesiące, że nie oglądam w ogóle. Potem tak mówię, dobra, zajrzę do tej osoby i do tamtej, co tam się dzieje, zobaczę. I wciąga mnie i właśnie teraz nadrabiałam filmy u różnych dziewczyn, które gdzieś tam czy znam, czy po prostu śledzę na YouTubach, ale tak od czasu do czasu i właśnie nadrabiałam. A miałam taki ambitny plan właśnie, żeby albo zmontować filmy, albo zająć się czytaniem dalej książki. Ale pogoda super. Wychodzimy, tak? Właśnie dotarło do mnie nowe mydełko z Maxmo, z mojej marki. I jak widzicie, zmieniliśmy opakowania na złote. Dajcie znać, co myślicie. Czy wam się one podobają? Aczkolwiek zastanawiam się teraz nad tą etykietą, bo szczerze mówiąc, widzę, że już tutaj mój wspólnik zamówił te etykiety, a myślałam o tym, żeby je udoskonalić i zrobić złote jeszcze. No ale na razie będą takie. Tak czy siak, polecam wam nasze mydełka, najlepsze na świecie. Zjadłam na szybko śniadanie i teraz zabieram się za montowanie vlogów. W ogóle mam nowego laptopa, wam ostatnio pokazywałam i jestem mega zadowolona. Fajnie mi się pracuje teraz z kanapy. Jakoś tak mam wrażenie, że jestem bardziej produktywna, kiedy mogę sobie usiąść w salonie pod kocykiem i montować. No i słuchajcie, mango. Dajcie znać, czy lubicie suszone mango. Ja jestem uzależniona od lat, ale mam takie przerwy. Teraz znowu mi wróciła faza i po prostu mogłabym jeść 10 paczek dziennie. Wiadomo, to wciąż jest mango, wciąż cukry, węglowodany, proste, no bo owoce, fruktoza. Ale akurat tutaj macie samo mango bez żadnego dodatku cukrów, takich wiecie, spoza. Czyli sacharozy nie dodają, ale są cukry naturalnie występujące. No i to jest mango z Rossmana. Polecam, jest tak mokre, wiecie, wysuszone, ale jednak wilgotne. Coś cudownego, naprawdę jest przepyszne. Czasami mango, jak się kupuje, to jest takie mega suche i twarde, że aż ciężko się je gryzie.
Takie też zjem i też lubię, ale jednak jak trafi mi się takie właśnie mega wilgotne, to po prostu. I ostatnio właśnie w Rossmanie Mati kupił i oj, coś cudownego. I dzisiaj przywiózł mi całą siatę, dosłownie całą siatę mango. No, uwielbiam go. Zajadam się i biorę się za montaż. Wczoraj przeglądałam z wami na live te torebki z polen. Nie wiem, czy to polen, czy polena. I słuchajcie, tak za mną chodzi taka torebka. Oni mają różne rozmiary, ale raczej chyba ja chciałam tą taką troszeczkę większą. W ogóle te dwa kolory super. Chociaż bardziej ten byłby uniwersalny, ten jest śliczny, bardzo lubię taki, ale nie wiem, czy by mi się tak dobrze nosił jak tamta. Ta ruda ciemniejsza też jest fajna, ale no te torebki są tak śliczne. Ja się właśnie wykąpałam, zmyłam olej z włosów, na głowie oczywiście mam ręcznik mojej marki Mexmo, bambusowy, wszystkie są chyba już wyprzedane. Pracujemy nad tym, aby no, doszyć je, tylko pojawił się problem, ponieważ tej tkaniny już nie ma i nie będzie. Jest w wersji cieńszej, o mniejszej gramaturze i myślę teraz, jakby rozwiązać ten problem. No i jeszcze będę to przekminiać. W tle kontynuacja bałaganu. A ja dzisiaj siedzę sobie w szlafroczku i to w dodatku nie moim, tylko Matiego. Dajcie znać, czy lubicie chodzić w ciuchach facetów. Ja uwielbiam, dlatego że no, jego ciuchy są dużo większe, więc mój szlafrok, wiecie, jest taki dopasowany i często on mi się tak rozchodzi i wkurza mnie, a ten jest taki ogromny, że mogę się nim owinać jak kocem. Dzisiaj jest tak piękna pogoda i z jednej strony piękna pogoda motywuje mnie zawsze do pracy, bo bardziej mi się chce, a z drugiej strony jak mam siedzieć przy kompie, kiedy jest no taka piękna pogoda, to też mi się nie chce. Takie słoneczko to jest dla mnie najlepszy jakby mood na nagrywanie, nie na montaż. Montuje mi się tak sobie, ale trochę więcej mam energii niż zwykle. I robię sobie teraz przerwę na jakiś obiadek. I w międzyczasie przyszedł kurier z paczką Reserved, ale home. I najpierw jak zobaczyłam, że jest teraz właśnie wersja z rzeczami do domu, to mówię, o nie, 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 moja droga, na pewno nic nie zamawiasz. Ale później widziałam kilka współprac influencerów z właśnie Reserved Home i widziałam Every Lipstick Monster, że ma kod rabatowy minus 20% i miałam takie no dobra, przekonałaś mnie i na razie oferta jeszcze nie jest jakaś bardzo rozbudowana, ale mają parę fajnych rzeczy i zrobiłam bardzo małe zamówienie, trochę sobie ograniczam zakupy, chociaż ostatnio no troszkę przegięłam znowu, a naprawdę szło mi super, od września byłam grzeczna z tymi wydatkami, wiecie, no ja lubię tak trochę kompulsywnie kupować rzeczy. Tak mam po prostu i trochę z tym zaczęłam walczyć. Skusiłam się na jeden taki wazon. Były jeszcze inne, super, też bardzo mi się podobały, ale stwierdziłam, że okej, teraz ich nie kupię, może za jakiś czas. I ja mam obsesję na punkcie ładnych wazonów, ale rzeźb bym powiedziała. I bardzo często ja tych wazonów w ogóle nie używam. Jakby jako wazon, no bo mówmy się, tutaj wejdzie może jeden kwiatek jakiś. I ten mi się tak spodobał, no super ma forma. I dwie rzeczy kolejne, które kupiłam, to są pościele. Kilka miesięcy temu wymieniłam kołdrę na taką dużą jedną, wcześniej miałam dwie mniejsze, wolę jedną wielką i Mati też stwierdzi, że on woli spać pod jedną, ale wielką, nie chce spać osobno. Mówiłam wam w którymś z vlogów, że właśnie do tej pościeli w Isku dokupiłam poszewkę, ale była strasznie droga i tak przyjrzałam sobie ofertę Reserved i mieli pościele właśnie o takich większych wymiarach, 2 metry szerokości na 2,20 długości, lub odwrotnie, zaraz jak ją założycie. I są też dwie poszewki 70 na 80 i wzięłam w dwóch odcieniach, jeden kolor, ja w ogóle jestem team biała pościel, ale lubię też czasami jakiś kolorek, więc wzięłam taką w moim ulubionym odcieniu chyba, jakbym miała wybrać jeden kolor, to chyba byłby ten albo błękit. Ten albo błękit, chociaż lubię też bardzo różowe. W każdym razie lubię zieleń i taką jasną, pastelową. I ta jest bardzo, bardzo, bardzo jaśniutką zielenią. Nie wiem, czy w ogóle w kamerze to jest zielone dla was, dajcie znać. Ale uwierzcie, że to jest taki bardzo jasny, zielony kolor. I dlatego stwierdziłam, że będzie fajna, bo będzie właśnie taka delikatna. I to jest pościel bawełniana 100%. Ja tylko pod takimi śpię. Poszewki oczywiście mam jedwabne, ale jeśli chodzi o kołdrę, to ja najbardziej lubię właśnie bawełniana. No i mówmy się, cała pościel z jedwabiu to byłoby coś drugiego i ciężkiego też naprawdę z pielęgnacji.
bo nie można prać ich w wysokiej temperaturze, jedwabiu. I tutaj wzięłam drugą, też bawełnianą. I słuchajcie, to było opisane jako satyna. I satyna mi się kojarzy raczej z czymś śliskim, ale po zdjęciach kompletnie to nie wyglądało właśnie na coś takiego śliskiego. Ja nie lubię satyny śliskiej. I powiem szczerze, że ta satyna to się praktycznie niczym nie różni od tej bawełny zwykłej. To jest satyna bawełniana, a to jest po prostu bawełna. I powiem szczerze, że nie widzę większej różnicy. Może ta ma bardziej taki delikatny połysk, ale to nie jest taka, wiecie, śliska, poliestrowa wręcz satyna paskudna, tylko taka satyna bawełniana, bardzo przyjemna. I ten kolor na zdjęciu chyba mi się bardziej podobał, ale jest ładny. I ona jest z takim... z takim paskiem. Tak, myślę, że tą zieloną założę. A na obiad mam dzisiaj takie fitajes? Takie tortilki. A, gorące! Słuchajcie, autentycznie zastanawiam się, czy nie mam ADHD od dłuższego czasu. I po prostu każdy dzień mnie coraz bardziej w tym utwierdza. Myślę, czy by sobie nie zrobić testu. Ogólnie takie testy online nie mają kompletnie sensu. Z tym trzeba iść do specjalisty, gdybyście się zastanawiali. Dlatego, że ten test, z tego co się orientowałam, powinien być wykonywany w taki sposób, żeby osoba testowana nie wiedziała, że właśnie ktoś robi na niej test. Dlatego, że kiedy wiemy, że wykonujemy jakiś test, to możemy sobie podświadomie zasugerować odpowiedzi i nie do końca odpowiadać szczerze. Muszę zgłębić jeszcze ten temat. Nie wiem, czy jest mi potrzebna czegokolwiek ta diagnoza, ale właśnie a propos tego ADHD i dlaczego. Ja wiecznie robię 10 tysięcy rzeczy naraz, w sensie tak bardzo się rozpraszam w cyklu. Montowałam film, ale poszłam zrobić herbatę i zamiast wrócić z tą herbatą, to zrobiłam w zasadzie kawę i zaczęłam sprzątać chatę, a potem się znowu przypomniało, że miałam montować film, więc wróciłam do montażu filmu, ale poszłam do łazienki i po drodze zaczęłam robić jeszcze coś innego. Więc koniec końców dzisiaj priorytetem był film, raczej miał być priorytetem, a... skończyło się na tym, że zaczęłam sprzątać, bo już po prostu nie mogę patrzeć na bałagan i w ogóle bałagan mnie bardzo rozprasza. To znaczy, na początku, kiedy jest ten bałagan, nie jest to dla mnie problemem, ale jak już się robi naprawdę rozpierdziel, no to już to zaczyna działać na mnie tak właśnie bardzo rozpraszająco. Dajcie znać, czy tak macie, że ogólnie jesteście bałaganiarzami, tak jak ja. Teoretycznie wam ten bałagan nie przeszkadza, że nie macie jakiejś obsesji, że musi być idealnie czysto, ale z drugiej strony bardzo was rozprasza i macie taką wewnętrzną potrzebę, żeby to ogarnąć, bo inaczej nie możecie. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię. Tak czy siak zbieram się, bo lecę na aerial jogę, znowu z Matim i tym razem zabieramy jeszcze jednego ziomeczka, Matiego, Adama, pozdrawiam. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Mi się bardzo joga ogólnie zawsze podobała, chodziłam wcześniej na zwykłą. Miałam potem kilka lat przerwy, bo a to operacja czegoś tam, a to złamany kręgosłup i tak wypadłam trochę z obiegu, ale teraz już wracam i chcę regularnie chodzić na różne właśnie rodzaje jogi. I na taką zwykłą, klasyczną i na właśnie taką bardziej crazy jak aerial yoga. Może nawet nie crazy, bo po prostu to jest inny typ jogi. Macie szarfy, w którym z logo wam pokazywałam.